Dzień dobry, witam. Ostatnio na zagranicznych stronach natknąłem się na fajny sposób na zrobienie pistoletu do lakierowania proszkowego, tak naprawdę z prostych rzeczy, które możemy sobie zakupić lub zlecić komuś do wykonania. Tak jak na przykład ta rzecz, to jest taka przejścióweczka, do której przykręca się butelkę z proszkiem. Ona została wykonana w technologii druku 3D. Osobiście przyznaję się do tego, że to nie jest mój jakby projekt autorski, gdyż tą część znalazłem po prostu w internecie i link do tej strony wrzucę w opisie. A więc tak, żeby zrobić taki pistolet do lakierowania proszkowego, potrzebny nam będzie, to odkładamy, bo to na razie jest niepotrzebne, to jest w dalszej części będzie nam prawdopodobnie potrzebne do sprawdzania temperatury malowanych obiektów, więc odkładamy to. Ale tak. Będzie nam potrzebne jakieś źródło zasilania. Jak może wiecie lub nie wiecie, źródłem zasilania takich pistoletów najzwyczajniej w świecie potrzebne są takie zasilacze, które potrafią wygenerować wysokie napięcie. Rzędu dziesiątek tysięcy volt. Ta rzecz, ten element, jest to trafopowielacz wyciągnięty ze starego kineskopowego telewizora. Każdy kineskopowy telewizor posiada taki element. Ma on za zadanie wytworzyć właśnie wysokie napięcie, ale nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, gdyż po prostu potrzebne nam jest jak na razie tylko to wiedzieć. Lecz nie możemy go zasilić normalnie, tak podpinając po prostu do gniazdka, tylko potrzebne nam będzie coś, co nam właśnie tak jak tutaj widzimy, są dopięty jest taki zielony przewód. Potrzebne nam będzie coś, co nam jakby wygeneruje strumień elektromagnetyczny na tym rdzeniu. Z doświadczenia już wiem, że zwykły transformator się nie nadaje, bo jeden taki przypaliłem, ale internet przychodzi z pomocą i najprostszym w świecie rozwiązaniem będzie użycie takiego transformatora elektronicznego do halogenów. Normalnie tutaj podpinamy się do gniazdka, tutaj podpinamy się właśnie tym uzwojeniem, które nawinęliśmy. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zwojów nawinięte. Po prostu to jest przewód około 1,5 mm², który podpinamy w to złącze AC 12 V, tak? Dalej. Potrzebny nam będzie przewód wysokiego napięcia. Ja użyję tutaj przewodu po prostu zapłonowego firmy Beru, który można kupić w internecie na metry. Dalej. To jest buteleczka ze sklepu z lakierami samochodowymi. Dałem za nią całą złotówkę, więc wydaje mi się, że nie należy niczego tutaj w cudzysłowie rzeźbić, czy już w cudzysłowie. I wystarczy kupić taką buteleczkę. Ona ma pojemność 250 ml. Wydaje mi się, że na jakieś małe elementy powinno wystarczyć. Dalej. Pistolet. To jest najzwyklejszy pistolet do przedmuchiwania. Kupiony na Allegro za bodajże 15 zł. Dalej. Rureczka. Możemy użyć rurki, no jakiejś PCV. Ja nie miałem dostępu do takich rurek. A nie chciało mi się wybierać do sklepu, więc po prostu użyłem rurki wydrukowanej przeze mnie na drukarce. Dalej, opcjonalnie, jednak według mnie przydatna sprawa, jest to filtr i reduktor z manometrem, którego będziemy podpinać do pistoletu. A więc tak, tutaj jest jeszcze coś takiego, jest to coś na kształt stożka. To będziemy umieszczać na końcu samego pistoletu, ale pokażę Wam to po złożeniu. Tutaj jest rdzeń całego pistoletu. Jest to najzwyklej w świecie przewód hamulcowy, który zaraz na końcu będzie trzeba, oj, ostrość, zarobić, by proszek po prostu nie dostawał się do środka. Dajcie mi sekundkę, ja przymierzę ten
ten pistolet, jak on powinien wyglądać i zaraz do Was wracam. Sam pistolet wygląda tak. Tutaj mamy właśnie ten moduł, jakby to powiedzieć, filtrujący z regulacją. Buteleczka wkręcana. Tutaj rzecz, z której jestem dumny, a mianowicie uszczelka wydrukowana na drukarce z filamentu, który nazywa się TPU. Jest to filament gumowy, olejoodporny. Tutaj dalej mamy właśnie ten rdzeń pistoletu, czyli ta miedziana rurka z dwoma dystansami tutaj i tutaj, żeby oddzielić od ścianek. Więc tak, dalej mamy ten przewód zapłonowy, który będziemy podpinać. Tu jest specjalne miejsce na niego. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie, ale tam dalej, o, może to wyjmę. Będę musiał złączyć to po prostu tą miedzianą runką. Nie wiem, czy to polutuje, ale raczej tak, polutuje, będzie najprościej po prostu. Dalej. Trafopowielacz będzie połączony z przewodem wysokiego napięcia. Tutaj któryś z tych pinów, ale nie pamiętam dokładnie który, zaraz zrobimy pewien test, z którego pinu możemy wyciągnąć największe napięcie. Będziemy podłączać właśnie do pistoletu, a ten przewód czerwony będziemy podłączać do malowanego elementu. Więc ja biorę się za łączenie tego, żeby mi się tu nie ruszało, polutuję wszystko i zaraz do Was wrócę. Więc tak, pobiliłem sobie końcówki tutaj przy tej nawiniętej przeze mnie cewce, podpięte do wejścia zmienne 12V, właściwie wyjścia. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób można znaleźć tutaj któryś z tych pinów. Jest, jakby to powiedzieć, ma największy potencjał, który możemy uzyskać największe napięcie. O, może tak, będzie bardziej poprawnie. Więc sekunda, dorabiam przewód zasilający i zaraz jestem. A więc tak, przewód zasilający jest zalutowany. Zaraz biorę się za podpinanie go po prostu do sieci i zobaczymy, jak to wszystko działa. Wszystko jest podłączone. Ja wyposażyłem się w podgumowane rękawiczki, o, troszeczkę dziurawe, by mieć jakąś ochronę przed tą wysokimi napięciami. Wiem, że to nie jest dużo, aczkolwiek wydaje mi się, że to rozwiązanie, w którym oddzielam sobie gumowym przewodem rękę od tego przewodu, będzie wystarczające. A więc tak, ja podpinam to do zasilania i właśnie tym przewodem ja sobie tu z odległości będę patrzył, który pin tak jakby łapie. Zresztą zobaczycie, o co mi chodzi. Ok, mamy podpięte wszystko do sieci. Trafopowielacz albo transformator elektroniczny zaczął wydawać dziwne dźwięki, więc wydaje mi się, że one już chodzą, bzyczą sobie. A więc tak, biorę ten gumowy przewód i patrzę, który pin generuje napięcie. Jak widać tutaj, właściwie nie generuje napięcie, tylko z którego możemy skorzystać, by odebrać sobie to wysokie napięcie wygenerowane przez trafopowielacz. A więc widzimy, że iskra na tym dolnym pinie trafopowielacza zdaje się być najdłuższa, a może i nie. Wydaje mi się, że możemy skorzystać z tego górnego pinu. Ja wyłączam sobie nagranie, zaznaczam, który to jest pin i będziemy do tego za chwilę wracać. Gotowy złożony pistolet prezentuje się w ten właśnie sposób. Tutaj na końcu dałem pewną modyfikację, taką jak na blogu, którym właśnie znalazłem, który umieszczę w opisie. Było takie coś, no, taka malutka, jakby to nazwać, antenka, która ma za zadanie zwiększyć po prostu powierzchnię oddawania tego wysokiego napięcia proszkowi, który jest przepychany przez tą rurkę. Więc tak, tutaj niestety troszeczkę brzydko mi wyszło, bo to jest uszczelnione za pomocą tego kleju. Tutaj też, tutaj niestety nie mogłem, ale tu i tak jest na wcisk ładnie, przewód jest elastyczny, więc wydaje mi się, że się uszczelniło i tu,
W środku przewód jest polutowany z rdzeniem, który znajduje się w tej rurce. Więc jeszcze została tylko kwestia podłączenia trafopowielacza do elementu i pistoletu, który będę próbował polakierować. Niestety pieca jeszcze nie mam, ale w kolejnym odcinku piec już na pewno będzie, więc będę mógł pokazać, jak to wszystko wygląda. Więc zaraz wracam z poskładanymi już tymi wszystkimi elementami w całość. A więc tak, pistolet podłączony, tutaj ładnie złapałem go tryckami. Mam nadzieję, że ta izolacja, która jest na przewodzie zapłonowym, da radę, ale mimo wszystko będę pracował w rękawiczce. Jak widać, tu jest testowy, już uziemiony przedmiot. Mówię testowy, dlatego że jest zrobione to tylko i wyłącznie dla sprawdzenia, czy cały ten system działa, bo wiadomo, że później w kolejnym nawet odcinku postaram się już to wszystko upakować w pudełko, by nie zagrażało nam żadne niebezpieczeństwo ze strony wysokiego napięcia. A więc zasypuję proszek, podpinam kompresor, ustawiam jakieś malutkie ciśnienie, tak żeby tylko troszeczkę tego pyłu z farby wylatywało przez rurkę. I zobaczymy, czy to się przykleja. Także ja napełniam sobie zbiornik, podpinam kompresor, pompuję kompresor, żeby wam nie przeszkadzał w trakcie nagrywania, żeby mi nie przeszkadzał w trakcie nagrywania. I będzie można próbować. Mam właśnie już nasypany troszeczkę proszku tu do zbiornika. Teraz włączę urządzenie. Jak widać, rękawiczka, żeby tutaj mimo wszystko zachować jakieś bezpieczeństwo. Może włączę lampę, dlatego że nic nie widać. Lampa włączona i jak widać, mam zasypany czarny proszek w tym momencie. Samo pokrywanie elementu działa. Proszek się przyczepia do malowanego elementu. Także chyba osiągnęliśmy efekt, który był zamierzony. Teraz kwestia opakowania tylko tego w jakieś ładne pudełeczko. I można uznać, że projekt jest skończony. W następnym filmiku pokażę, jak to działa już na wypalonym elemencie. Całe wypalanie pokażę. Miejmy nadzieję, że to wszystko się ładnie uda. Tutaj mam kolejny element, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa. Działa. W takim razie zostaje tylko wypalanie i można uznać projekt za skończony.